Witam Was z dnia kolejnego. Dzisiaj będziemy włożyć gnojowe. Ściągnik jest odpięty. Przygotowujemy się, sprawdzamy po tym gnoju, bo mieliśmy złorać i dopiero, ale mój nie wiedzie, a deszcze przepadują, to nie wiadzie później. Oby, żeby stopy nie było, bo już kurde, w tym roku to już naprawdę. Mam powiem rękawicze, żeby ręce nie śmierdziały. Jak zawsze z dziadkiem. Dziadek też jedzie. Trzeba podpiąć prunt to grunt. Jak to mówię, podepniemy siateczka. Sprawdzimy, czy wszystko jest. I jedziemy. Dobra, światła są. Włącz jest. Wylewka też. No, zamknięte też trzeba otworzyć. By nam nie wiedział. Nic i tak nie widać. Dobra. Powietrze jest, wszystko jest, widzimy się, jak będziemy wozić. Do następnego. Jesteśmy z pierwszą beczką, wozimy, też trochę pada, ale rusek dzielnie idzie. Trochę dalej, bo tam lekko mokro łominie, ale miejmy nadzieję o pognoju. Wczoraj woziliśmy do późnego wieczora, mam nadzieję, że mnie słychać. No, grojuba. Obornik i nawozu już nie. Do paśnika nie dojeżdża. Bo za mokro tam jest. I tak trochę siada. Jutro będziemy łorać, jak pisknie trochę. Miejmy nadzieję, że już stopy dzisiaj nie będzie. Bo za dużo w tym roku już. Dobra, widzimy się później. Jesteśmy z kolejną beczką i chyba już ostatnią, bo starczy tutaj będą ziemniaki. To nie trzeba, tam dalej nie dojadzie, to trzecia. Nie będzie gdzie wylać. Miejmy nadzieję, że mnie słychać, bo licho we mnie. No i będzie tu niełowie ściany, no ten jęczmień. Lepsze warunki to trzeba i lepsze zboże trochę zasiać. Idzie rusek, ładnie. Nie jest tak źle, myślałem, że popadało. Dzisiaj to będzie gorzej lgło, ale idzie, nie ma co. No dobra, co dalej będziemy robić, to zobaczymy. Widzimy się później. Jesteśmy po oprzątkach. Na przyczepę ładowaliśmy ładowaczem, potem z przyczepy, co zostało to na przyczepie to widłami, o tutaj żeśmy zwalili, tak jak już mówiłem, w ten dołek. No i to przegnije, gnojem się przywali, przegnije i będzie dobrze. No dobra, palimy 60, widły odpinamy, przyczepę też i palimy się później. Dobra, na chwilę świecimy. Nie nagrywałem, bo mi telefon akurat padł. Nie było czym. Ale mówię, pokażę wam jak już żeśmy zrobili. To taka jakaś gipka pęknięta. Nie, może tak jest, bo to klocki podstawione to. Ale tak jest właśnie ogrodzone. Tu będzie brama, jak mówiłem. Tutaj się zmieściło, to dało się 4. No i to tak zostanie. Tutaj będzie deska dawana. Tu, o, do koła. Tak jak widzicie, o, tu będzie o, słupki. Tu będzie obgrodzone. Są wkopane. Wiadomo, to na wieczność nie będzie, ale to tam słupki to się wymieni od tego szamba, żeby tu tego się da poprzeczki. I tu, i tak będzie na połowie, o. I do tego tutaj się dobije. I tu będę se pić. Woda, ale to tam jeszcze się podłożyć, żeby równo mniej więcej było. I tak widać, o, jak żeśmy zrobili. A co będziemy jeszcze robić, to będę nagrywał. O, tutaj tok żeśmy wzięli. Już zamontowali dla trzech. Taki toczek to starczy. Tu będzie drapka do siana. Na tej stronie. No mam nadzieję, że odcinek wam się taki spodoba. Trochę zgnojowy, trochę pokazałem wam płotu.
i wszystko jest prawie ku końcowi, jeszcze troszkę i będzie skończone. No dobra, mam nadzieję, że odcinek wam się taki również też spodoba. Widzimy się już w następnych odcinkach, a co dalej to zobaczymy, ale prędzej z orki chyba będzie teraz filmik. Jutro będziemy orać, jak nie popada mocno. No dobra, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się już w kolejnych odcinkach. Pa, pa, trzymajcie się, do zobaczenia.